Hej, hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę inaczej jest ułożone. Jak widzicie, za mną jest nowe łóżko, wszystko inaczej ułożone i oczywiście moja kotka w końcu się mieści na łóżku, więc jej zajęła. Więc niestety ktoś chciał w tle mieć koty, więc proszę bardzo, są koty. Dzisiaj powiem Wam, że jest bardzo przyjemny, ciepły dzień i co? Mamy końcówkę miesiąca, czyli kończą się unboxingi urodzinowe. Niestety mam tutaj trochę mało miejsca, nie wiem gdzie nagrywać, myślę, że będę chyba na łóżku nagrywać, zobaczę jak mi to wyjdzie następnym razem. Ale tu mamy paczuszkę, nie mam niestety jak to zrobić, żeby to lepiej widać, kurczę. Tak widzę, że tak średnio, przybliżymy jak się da, będę musiała potem odsunąć, że jest tak. Co tutaj mamy? To jest moje przedostatnie zamówienie urodzinowe i ostatni unboxing urodzinowy, ponieważ od Fanbox w końcu, wczoraj, nadali paczkę, nie została jeszcze wysłana, więc poczekamy troszeczkę. Z tego co wiem, to podejrzewam, że będzie w środę, w czwartek, następny tygodniu, to już jest listopad. To jest i tak jestem załamana, jak długo to szło. No ale dobra, dobra, w końcu będzie wysłane. Jest ok, będzie to jako zwykła paczka na listopad. Wiem, że niektórzy czekają na fanboxem będzie. A co to jest? To jest taka piękna przesyłka, na którą bardzo, bardzo czekałam. Chciałam zawsze kupić. To jest, moi drodzy, lalka. A nie jakaś tam byle jaka lalka. Jak zerknijcie na moim kanale, jest. Dostałam w prezencie urodzinowym małą lalkę zrobioną przez artystkę na Etsy. Lalka Beauty. To są lalki, manekiny. One nie są przeznaczone dla małych dzieci, oczywiście większe są. To jest oryginał, ale ja to stosuję jako podróbkę. Ponieważ zawsze chciałam kupić sobie Dolphy Dream, ewentualnie Smart Doll, bo powiem Wam, że ostatnio oglądałam Smart Doll i mi się bardziej spodobały, ale zwykły podstawowy model z bielizną, nawet nie dostajesz ci ciucha, kosztuje nas 1800, 1900, no 2000. To jest bardzo dużo. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że musi się sobie ciuszki kupić. Nawet szukam alternatywy, bo Dolphy Dream akurat można kupić same ciało. No to wychodzi około 1000. I można głowę, oczywiście tam nie widziałam za bardzo głowy, ale głowę można kupić na Etsy. Tam jest dużo artystów, którzy tworzą głowy do Dolphy Dream. Tylko, że powiem Wam, że czasami myślałam, że to jest na Dolphy Dream, bo od 800 do 2000 jest głowa. Serio? Więc cena troszeczkę, kurczę, trochę mi gorąco tu nie, tak? Więc cena troszeczkę za duża. Kupię sobie kiedyś Smart Doll czy Dolphy Dream, ale to za jakiś większy czas. Dłuższy, o wiele dłuższy. O, widzę, że się Lizą myjesz akurat na streamku, filmiku. Dobra, ja rozpakowałam. Teraz wystarczy tylko pociągnąć do góry i... Powiem Wam, że ta lalka ma 60 cm. Zastanawiam się nad kupieniem jednej za 40 cm, ale wstrzymałam się ze względu na to, że bałam się, że w późniejszym czasie będzie ciężko dostać ubrania dla niej, bo większe ubranie jest właśnie na 60 cm. O Boże, ona jest w całości. Mamy nożyczki? Mamy nożyk. Oczywiście teraz wycenię. Wyciepujemy. O Boże. O Boże. O Boże, jak ona jest wielka. O Boże. Wiecie co, to na razie odstawię. Tu widzę jeszcze jakieś dodatki, ale to jest... Wow. No powiem Wam, że wykonanie jest cudne. Patrzcie na te skarpetki, raczej może to są, nie, skarpetki to są pończochy chyba. Może, wykonanie jest super, gładka jest. Prawda, Majki ma. Dobra, słuchajcie, musimy ją do końca rozpakować, nie będzie to ładne. No wykonanie jest super, jako nie oryginał, no bo to nie są oryginały, w sensie to nie są Dolphy Dream. Nie, właśnie co powstało pierwsze, czy Dolphy Dream, czy Smart Doll. Tak, musimy jakoś się dostać, delikatnie, by jej nie rozwalić, widzę, że ma jakieś dodatkowe zabezpieczenie, żeby nie rozwalić tych włosów. To będzie ciężkie. Ciekawe, czy ma włosy zdejmowane, bo powinna mieć. Powiem Wam, że za ciekawie, zdziwiło mnie, że jest całkowicie ubrana już, bo większość właśnie lalek się sprzedaje nieubranej. Osobno mają głowę zapakowaną, osobno albo przynajmniej osobną perukę. A tu mamy wszystko razem. No może nawet lepiej, bo mi nie chciałoby wszystkiego zakładać, bo nie jestem specem w ubieraniu. Nie, że nigdy w życiu nie ubieram lalki. Czekajcie, bo tutaj wszystko mi jedzie. Dobra. No dobra, dobra.
Mamy cię. Nie będę się z tym bawić. Mam coś takiego, co wszystko rozetnie. Ta siateczka to jest taka specjalna siatka na włosy. A powiem wam, że ogólnie nie był to tani wydatek. Nie był. Ale nie przepłaciłam. Teraz wam nie powiem, ile kosztowała, bo jej aktualnie nie ma do kupienia. Ale tego typu lalki... O Jezus Maria. Możecie kupić na Etsy.pl. Czy Etsy.com? Etsy.pl? Etsy.com? Nie pamiętam. I możecie je też zakupić na AliExpress. I powiem wam tak, na AliExpress trzeba ostrożnie z zamawianiem, bo jednak możecie trafić na totalny badzie, więc najlepiej patrzeć na takie, które mają recenzje ponad 4 gwiazdki i patrzeć na zdjęcia, bo dużo ludzi, którzy recenzje dają, dają zdjęcia też tych lalek, jak one wyglądają. O Jezu, tu się trochę pobawimy, te widzę. No i jak widzicie, że wszystko jest ok na zdjęciach, dużo fajnych recenzji, no to wtedy zamawiacie. O Boże, jakie włosy, ona ma piękne, ona ma piękniejsze od moich włosów, to jest straszne. O, jest straszne. Ona ma takie piękne włosy. No kochana, jesteś tak zabezpieczona, że ja się tutaj po prostu zastanawiam, jak to zrobić, żeby ciebie nie zabić. Oczywiście tradycyjnie musimy użyć naszego małego pomocnika. Zobaczcie, że tak nie patrzę w kamerę, ale mam bardzo ostry ten nożyk i nie chciałabym sobie, w przypadku jednego poszaka, obciąć mu coś. A jeśli wam się podoba ta sukieneczka, znaczy to jest bardziej tunika, to można ją zakupić na właśnie AliExpress też. Jest dużo w tym stylu i w dosyć dobrej cenie, tylko że jakościowo jest to takie średnie, bardziej po domu, do nagrywek, bo jednak wiecie, siedzę, to mi cały czas to idzie pod szyję bardzo. Kurczę, tutaj już się tak boję trochę to zrobić. Ale to chyba pójdzie tak. Och, jest! Ojeju, i włosy się zahaczyły. Ale niestety, tu już nie mam innego opcji, jak jej po prostu te włosy obciąć. Dobra. To już nie jest potrzebne nam. Czekajcie, wyciągnę w ogóle dodatki, które jeszcze były. Bo zaraz tutaj narzucę tyle tych rzeczy, że po prostu... O Boże, patrzcie, buty! Boże, ta lalka ma piękniejsze buty od moich. Co mnie naszło na te lalki? Jak mówię, jak mówiłam wcześniej, przede wszystkim przez Dolphy Dream, które mi się strasznie spodobało, szczególnie z anime, ale no, z anime to sobie nie mogę pozwolić. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. O Jezu. A! Ona miała na zdjęciu kokardkę we włosach, piętą. Ale wiecie co, ja nie będę bardzo ładnie wykonana, ale nie będę jej tego zakładać, bo muszę sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Tu są dwie klamry do włosu. Ale buty są piękne. Jeszcze dostaliśmy nawet misia. Taki średni ten misia, ale był on też właśnie na zdjęciach z tą lalką. Kurczę, że mi się to siedzi. Dobra, zacznijmy od tego, że ubierzemy jej buty. To nie będzie chyba proste. O Boże, ja muszę je odpiąć. Dobra, wiecie co, ja się nie będę męczyć na filmiku, będę przedłużać. Tak wyglądają butki. Są bardzo ładnie wykonane. Tu się coś przyczepiło. To jest guma. Spód jest gumą, ale to raczej logiczne. Ciężko by było oryginalne, miniaturowe. Ale przyjrzyjmy się jej... Wiecie co, ja wam taką postawiłam, że wy jej teraz nie widzicie. O Boże, jest po prostu cudowna. Jest cudowna, kochani. Popatrzcie na te włosy. Popatrzcie. Jakościowo są naprawdę super pokręcone. Bardzo fajne. Tak wygląda jej twarz. Jest przepiękna. Muszę wam tak pokazać. No jest po prostu jak jakaś piękna modelka. Oh, nie dziwcie się, że jest taki odgłos. Musi być, bo jednak... To nie są lalki typu Barbie i tak dalej, i tak dalej. To są lalki kolekcjonerskie, więc one jednak są inaczej wykonane. Zginają każdą część ciała. I wiadomo, że kolana nie wyglądają tak typowo. Może tutaj zobaczycie. No nawet widać. Takie nietypowe. Proszę, możemy sobie siąść, ale muszę coś zrobić z jej rączkami. Czekajcie, w ogóle ją muszę pokręcić, bo tutaj jest łokieć. To jest łokieć.
wydaje mi się, teraz może troszeczkę nienaturalnie wyglądać. O, tylko włosy jej widać i twarz. Ale popatrzcie na jej twarz przede wszystkim. To są oczy szkliste. Ja to, znaczy, nie zważajcie na to, jak ja to nazywam. Ale to są po prostu szklane oczy. To jest po prostu coś przepięknego. O Boże, ten jej make-up, te brwi narysowane, te usta. No po prostu ten. Wydaje mi się tylko, że nosek ma trochę za długi. No ale po prostu oczy są przepiękne. Wiecie co, teraz ja sobie zobaczę, czy to się zdejmuje. Kochani, to się zdejmuje. Będę mogła jej kupić normalną, inną perukę. Rzęsy ma po prostu mega piękne niebieskie oczy. Powiem wam, że zastanawiam się nad dwoma innymi, ale jestem teraz multu mega zadowolona, że właśnie tą kupiłam. No jest po prostu cudowna. Możecie się spodziewać za jakiś czas na moim... Tu ją dam, żeby było ją trochę widać. Na moim Facebooku. Znaczy nie, na Instagramie, na Facebooku, to w ogóle olejmy z Facebooka. Filmiku właśnie z tą oto panią w roli głównej. Będzie, postaram się na każdym filmiku na YouTubie przede wszystkim zrobić jej sesję zdjęciową na Instagrama. No po prostu jest przecudna, jest, a suknię ma po prostu piękną. Jeśli kochacie lalki, tak jak ja, szczególnie w tych ja się zakocham, to polecam wam, tak jak wcześniej mówiłam, na AliExpress, Etsy. Można kupić taniej, ja nie mówię tanio, tanio, ale od przedziału 300 zł do 1000 możecie kupić naprawdę piękną lalkę. Ja sobie ją kupiłam z okazji urodzin, jest to prezent ode mnie, dla mnie, czasem tak robię i jestem mega zadowolona. I tak, jeśli wam się film podobał, kochani, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz mile widziany. Interesują was takie lalki, to też możecie jak najbardziej napisać. Zapraszam też na mojego Discorda. I zapraszam na inny unboxing. Teraz nie jestem pewna. Obóz Honkai. Ile wcześniej unboxinga będziecie mieli? Ponieważ dzisiaj mamy sobotę, jutro jest niedziela 31, Halloween, więc życzę wam też udanego i fajnego Halloween. I jutro jest koniec giveawaya. I w tygodniu, myślę, że pod koniec tygodnia, będzie losowanie giveawaya. Zapraszam serdecznie was wszystkich. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję, że byliście ze mną i do następnego. Trzymajcie się, hejo. Teraz muszę to odsłonić, żeby wyjść stąd i sobie wyłączyć. Hej.